Tak, słucham. Dzień dobry. Z tej strony aspirant Marek Urbański, Komenda Stołeczna. Tak. Chciałbym porozmawiać z panią na temat pani męża. Czy mogłaby pani przyjechać na komendę? Niestety obawiam się, że teraz nie mogę. To może ja odwiedzę panią. Mam ważne informacje. Proszę o adres. Ciekawe. Czego się dowiedzieli? Chyba nie chodzi o Pawła. Najpierw by go zatrzymali, a dopiero potem do mnie dzwonili. Nic już nie wiem. Justyna była bardzo zdenerwowana. Przyjazd policji do domu Pawła trochę ją uspokoił. Tym bardziej, że dowiedziała się, że mężczyzna nie jest zamieszany w śmierć jej męża. Zaczęliśmy jeszcze raz przesłuchiwać wszystkich pracowników magazynu. No i to był przełom w śledztwie. Dlaczego? No jeden z nich zaczął w końcu mówić prawdę. Kilku magazynierów odkryło niedawno, że jeden z ich kolegów jest gejem. Na początku tylko mu dogadywali, ale z czasem przerodziło się to w przemoc fizyczną i psychiczną. Prowodyrami było dwóch kiboli. Tylko co Andrzej miał z tym wspólnego? Pani mąż bronił tego geja. Przypłacił to życiem. Wielokrotnie zgłaszał sprawę szefostwu, ale ciągle go zbywano. Więc postanowił nagrać filmik i chciał go przekazać policji. Zabójcy wyczyścili telefon pani męża. Na szczęście nasi technicy odzyskali nagrania.